Przekonuje Panią linia obrony Marcina Romanowskiego w sprawie nie. immunitetu? Dlaczego nie przekonuje? Absolutnie mnie nie przekonuje. Dlatego, że widać z działań prokuratury, że to jest naprawdę dobrze przygotowany wniosek. Mamy też aresztowanych przecież urzędników oraz mamy pana Michała O, czyli Oszewskiego, który przecież też te dowody, w które w jego sprawie są, wszystko wskazuje na to, że są dosyć mocne. Dlatego że sytuacja, w której Fundacja Profeto, która nigdy się nie zajmowała pomocą osobom poszkodowanym, za to zajmowała się mediami, buduje... Budynek za w sumie będzie to 100 milionów złotych. Dostaje to w takim trybie dość dziwnym, dlatego że tam jest bardzo mało czasu na przygotowanie wniosku. On ma przygotowany już możliwość budowania budynku, wszystko wskazuje na to z tych nagrań, które mam raz, że już właściwie pod niego był ten przetarg. I nagle się okazuje, że w tym budynku, który ma służyć głównie pomocy osobom pokrzywdzonym, to najważniejszą częścią prawie, że są studia medialne. I jeszcze w momencie, w którym oczywiście zostaje wydana, że są decyzja o tym, że by to można było zbudować na Wilanowie w miejscu, gdzie w ogóle nie było to przewidziane planem zagospodarowania i gdzie jest, nie ma zgody Warszawy. To wszystko się układa w taką postać czegoś, co pod kogoś były ogłaszane pewne przetargi, wygrywali ci, co mieli wygrać, dostawali ogromne pieniądze. Tam jest jeszcze mowa o tym, że wykonawca nie był prawdziwym wykonawcą, tylko tak naprawdę był słupem dla ojca Michała, ok, który realnie nadzorował budowę. Czy możemy pieniądze. spodziewać się uchylenia tego immunitetu. Tak, myślę, że nikt prawie nie ma wątpliwości, z nie ma wątpliwości, że ten imunitet powinien zostać uchylony, jeśli chodzi o kluby koalicji 15 października, z tego prostego powodu, że nie ma ludzi bezkarnych. To znaczy, nie może być tak, że był parasol ochronny czy nad politykami, czy nad kimkolwiek, i był już ten parasol ochronny nad politykami suwerennej Polski wystarczająco długo za czasów rządów Zbigniewa obry w prokuraturze generalnej. I tu jest pewność, że cała koalicja 15 października zagłosowała uchylenie za uchyleniem że tak. immunitetu. A co z immunitetem Mariusza Błaszczaka? Bo tutaj komisja również wypowiedziała się podobnie, ale tutaj jest zupełnie inna kwestia. I zastanawiam się, no bo tak, uchylacie lub zamierzacie uchylić immunitety ludziom z suwerennej Polski. Czyli tak. Trochę młodsze rodzeństwo Prawa i Sprawiedliwości. A tutaj gruba polityczna ryba. Odważycie się? No tu z tym, że ta gruba polityczna ryba zachowała się dość obrzydliwie, kiedy była kwestia odpowiedzialności za to, kto przegapił rakietę i kto nie podejmował żadnych działań. I to oskarżenie w stosunku do generała, w stosunku w ogóle do wojska polskiego, było takie, takie tchórzowskie. To znaczy, Minister obrony powinien stać po stronie żołnierzy, powinien stać po stronie armii, chociażby dlatego, że w ten sposób po prostu buduje jej dobry obraz w społeczeństwie, a po drugie, on potem tymi ludźmi w jakiś sposób ma zarządzać. I odcinanie się, takie przerzucanie winy na kogoś, to było naprawdę dość paskudne. W związku z tym, jak rozumiem, generał chce mieć możliwość wyjaśnienia tej sprawy i oczyszczenia swojego dobrego imienia, i w tym znaczeniu to ta sprawa pana ministra Błaszczaka no, też zasługuje na to, żeby dać tę możliwość generałowi. Pani ministro, Aborcja. Czy wszyscy w koalicji, w koalicji 15 października skalibrowali już swoje decyzje co do kwestii depenalizacji aborcji? Nie wiem jak z koalicją 15 października, natomiast jeśli chodzi o koalicję obywatelską, wszyscy widzieliśmy tweet bardzo jednoznaczny Donalda Tuska. Dla mnie to akurat jest oczywiście e, oczywista oczywistość. Ja zawsze byłam zwolennikiem w ogóle liberalizacji aborcji, to w dużo większym stopniu niż tylko kwestia depenalizacji. Przypomnijmy, że ta ustawa, nad którą będziemy głosować dzisiaj, to jest tylko taki krok w stronę tego, że jeżeli kobieta zdecyduje się na aborcję na przykład farmakologiczną, to trzeba jasno powiedzieć, że nigdy nie jest tak, że sama kobieta ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność karną, jeżeli zdecyduje się na aborcję farmakologiczną, zakupi sobie leki, i zdecyduje się Stanowisko się Koalicji zastosować. Obywatelskiej jest jasne, tylko zastanawiam tak. się, czy natomiast, na przykład wszyscy zagłosują, czy będzie na przykład Roman Giertych, czy jest tutaj dyscyplina, chciałam, czy jest obecność obowiązkowa. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że w sytuacji w tej chwili ta zmiana ma oznaczać tyle, że jeżeli na przykład te tabletki, nie wiem, 16-letniej dziewczynce zakupi jej matka, no bo ta 16-latka dziewczynka, chociażby może nie mieć karty kredytowej umożliwiającą zakupienie czegoś, to żeby ta matka na przykład nie odpowiadała przed sądem za tą pomoc w takiej aborcji. Jest mobilizacja co do obecności w koalicji obywatelskiej? Tak, jest mobilizacja, jest to, jest to, jest to mamy dyscyplinę klubową i nie mam żadnych wątpliwości, że każdy powinien dzisiaj być i zagłosować tak jak trzeba, czyli po stronie kobiet, po stronie prawa do, do tego, żeby kobiety chociaż troszeczkę czuły się bezpieczniejsze. Ja mówiłem o tym skalibrowaniu decyzji, bo tak deklarował marszałek Szymon Hołownia, że musi jeszcze skalibrować decyzję, ale na pewno nie będzie przeciw. Mówi tak, ugrupowanie zasługuje, zagłosuje jak chce, pewnie większość będzie za. I zastanawiam się, czy satysfakcjonuje Panią takie zapewnienie koalicjanta. Każdy z tych naszych koalicjantów oczywiście decyduje... Hmm... Sam, no bo trudno jest decydować. w kwestiach, które nie są niestety w umowie koalicyjnej e, wspólnie. Natomiast e, ja odpowiadam za koalicję obywatelską. Wierzę, że w koalicji obywatelskiej wszyscy zachowamy się tak, jak trzeba. No to załóżmy jest większość, ustawa wychodzi także z senatu, no i trafia na Krakowskie Przedmieście 46 48 do Pałacu Prezydenckiego. No i tam nie będzie zadumy, tam będzie weto. I co wtedy? No tak, ale jeżeli w tej chwili ta ustawa przejdzie przez Sejm i przejdzie przez Senat, to jest bardzo jasny sygnał, że podobna ustawa może przejść przez Sejm i Senat. Za rok, półtora, kiedy zmieni się gospodarz w Pałacu Prezydenckim i gdzie wierzę, że będzie Rafał Trzaskowski i będziemy mieli prezydenta, który będzie życzliwy kobietom. Czyli Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na prezydenta koalicji obywatelskiej? Trzaskowski jest najlepszym kandydatem koalicji obywatelskiej. Pierwszych w swoich wyborów. Praktycznie bardzo blisko był wygrany i myślę, że gdybyśmy mieli uczciwe media publiczne, to by wygrał te wybory, dlatego że tam zabrakło 400 bodajże tysięcy głosów. On, miał, on był jedynym kandydatem w historii Polski, który miał ponad 10 milionów głosów i który nie wygrał wyborów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, co robiła wtedy telewizja publiczna, jak bardzo pomagała panu prezydentowi Dudzie wygrać te wybory, no to zdajemy sobie sprawę, że gdyby była uczciwa konkurencja, to Rafał Trzaskowski byłby w tej chwili prezydentem. A myśli pani, że utrzyma Rafał Trzaskowski? Ten elektorat, bo jednak decyzja o zdjęciu krzyży z urzędów no ona odbiła się głośnym echem. Wszyscy o tym dyskutowali i zastanawiam się, czy to nie odbierze tej jednak konserwatywnej każdy części uż... wyborców Każdy, Rafała oczywiście. Urząd powinien być miejscem neutralnym, światopoglądowo, natomiast nikt tam nie zdejmował, nie chodził i nie zdejmował tych krzyży. Znaczy myślę, że to był taki symbol, że każdy ma się czuć dobrze w każdym urzędzie w Warszawie. I dla mnie jest to dość oczywiste, że my powinniśmy pamiętać o jednym rzeczy, że my powinniśmy być świeckim państwem i powinien być rozdział Kościoła i państwa. A może prawyborcze? Może jakiś kandydat nowoczesnej. Nie, nie mamy takich ambicji. Dla nas Rafał Czeskowski jest bardzo dobrym wyborem. Dobrze, to wróćmy to do. Tej... Nowoczesna też go przypominam, że popierała. Wróćmy do polityki parlamentarnej. Skąd ta nagła aktywność? Nadaktywność może niektórzy mówią ministra Bodnara. Mówię o tych 30 punktach przeciwko dezinformacji i takim priorytetyzowaniu. Wyjaśniania sprawy Funduszu Sprawiedliwości. No, przede wszystkim dlatego, że nasi obecnie opozycja kłami, to kłamie tak bez żadnych oporów. Na przykład te słynne teksty o torturach Michała. O. Ja przypomnę, że tam jego, tam jego adwokat, nawet w momencie dziękował służbom, że się zachowywały w taki sposób przyzwoity w stosunku tam do A potem tam tłumaczył, się... że były dwie ekipy, Tak, jedna tak, tak się tak, w porządku, tak. druga niekoniecznie. Jeżeli by było cokolwiek nie tak, no to dawno by się już, że tak powiem, złożyli jakąś skargę. Ale a zamiast że Praw sprawą się zajmuje. Natomiast no bo rzecznik ma obowiązek w każdej sytuacji, kiedy ma zgłoszenie, w jakiś sposób się zająć, prawda? Gdyby się nie zajął, no to nie wykonywałby swoich obowiązków. Natomiast tam oczywiście nie było skargi, co więcej list się nie okazał listem, tylko jakimiś wolnymi notatkami rodziny. W związku z tym mamy mnóstwo kłamstw i jeszcze w dodatku takie obrzydliwe kłamstwa, bo jeszcze te porównania niektórych polityków suwerennej Polski prawie że do popiełuszki Michała O. w momencie w którym mówimy o człowieku, który jest oskarżony, no, tak zwane pospolite to właśnie przestępstwa, bo tam są mowa, jest o poraniu pieniędzy, o rzeczach, które po prostu... Y po prostu ktoś chciał się nachapać z publicznych pieniędzy. To jeszcze co do aktywności ministra Bodnara w kontekście Krajowej Rady Sądownictwa. Tam jest kwestia poprawki, poprawki, która przeszła przez Senat za namową ministra Bodnara, no ale teraz okazuje się, że minister Bodnar jest przeciwko tej poprawce i chodzi tutaj o bierne prawo wyborcze dla neosędziów. O co chodzi o To, zbudziło, tutaj chodzi? to bardzo dużo emocji w samym środowisku sędziowskim, dlatego, że chodziło o to, że jeżeli mamy neosędziów, którzy czasami są uchylone różne wyroki ze względu na to, że rzekali osędziowie, no to nie powinni oni też być wybierani do KRS-u, bierne prawo wyborcze, czyli prawo do bycia wybieranym. Natomiast oczywiście ta poprawka to był taki ukłon w stronę tego, żeby ta ustawa została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo y, tak naprawdę ta cała gangrena związana z wymiarem sprawiedliwości w dużym stopniu ma ten punkt zakażenia właśnie w tym, że mamy neo -KRS i mamy kolejne nominacje, które są skażone tym, że wybierają ludzie, którzy są polityczni. Ale często to nie ruszycie do przodu, nie będzie, bo będzie prezydenta. No tak, no ale jeżeli pan prezydent zapowiedział, że będziemy to niezależnie, co zostanie wpisane do tej ustawy, no to nie ma co podejmować tak zwanych zgniłych kompromisów. A nie było negocjacji z pałacem na ten temat? Tak, słyszał pan pana prezydenta w ostatnim wywiadzie w, do Republiki. No delikatnie mówiąc, nie pokazywał człowiek, nie był to wywiad człowieka, z którym dałoby się porozumieć w jakiejkolwiek sprawie. Zresztą takie szczucie na polski rząd za granicami to jeszcze szczególnie było obrzydliwe. A propos tego wywiadu, jak pani sobie wyobraża, Teraz współpracę rządu z prezydentem, po tym jak mówił o was per złodzieje. Tam padały jeszcze też inne ostre słowa, których myślę, że na razie nie warto Ale No niestety pan prezydent całkowicie nie dorósł do swojej roli. W Konstytucji jest dość jasno napisane, że dla dobra państwa, ma być jednak współpraca wszystkich rodzajów władzy w Polsce. I ja mam wrażenie, że ten taki język Pana Prezydenta, ale i działania dotyczące na przykład ambasadorów, czyli próba takiego bojkotu. Pan Prezydent postanowił zbojkotować w ogóle kwestie dyplomacji polskiej i kwestii wymiany ambasadorów. On może mieć swoje zdanie. Może powiedzieć, że tutaj na przykład się na kogoś zgadzam, tutaj mi się mniej podoba, tutaj proponuję, żeby był człowiek, który już jest, który jest moim człowiekiem I to jest kwestia jakiegoś porozumienia, jakiegoś kompromisu. Natomiast to, co robi prezydent, to jest ogólny bojkot. To znaczy, postanowił, że nie będzie nikogo, nikogo z osób, które wskazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na to, podpisywać tej nominacji na stanowisko ambasadorskie. Ja powiem szczerze, że to pokazuje, że po pewną małość pana prezydenta i pokazuje również jedną rzecz, że cały czas on gra na pewien interesy PiSu, a nie na interesy Polski. Bo jeżeli my nie mamy ambasadora, tylko mamy na niższym szczeblu, to się obniża też pozycja dyplomatyczna Polski, obniża się jej interesy w polityce międzynarodowej. W związku z tym nie podobają się te działania pana prezydenta, ale jakoś mnie nie zaskoczyło, bo nigdy nie miałam wrażenia, że dorósł do roli. To skoro o prezydencie, pół żartem, pół serio. Za chwilę zobaczymy zdjęcie i chciałbym zapytać a propos tego zdjęcia, czy imponuje pani forma pana prezydenta Andrzeja Dudy, który tutaj jest widoczny z Marcinem znaczy, ja Nastelerkiem, ja bym... wiceprezydentem tak zwanym, nazywanym nie wiem, przez niektórych żartobliwie. Niektórzy mówią, że to jest odwrotnie. Ale chciałam powiedzieć jedną rzecz, że znaczy, dobrze, że pan prezydent dba o kulturę Zaraz powiem, fizyczną. Uważam, że w ogóle istotne jest, że bardzo zachęcamy też młodych ludzi do tego, żeby dbali o aktywność fizyczną. Robimy dużo, żeby było większe aktywności w kwestiach WF-u i w kwestiach po poza aktywności, poza prowadzamy edukację zdrowotną, więc akurat tego nie będę krytykować. To jest forma fizyczna, a co z formą polityczną Andrzeja Dudy? Dość no z... duża aktywność tego obozu prezydenckiego. Znaczy z niestety forma balka? polityczna, tak jak już powiedziałam, e, widzę pewną taką małość, taka wiara, nie wiem czy to ma stalerka wiara, czy pana prezydenta, że może potem w przyszłości, jak będzie odpowiednio przeciwne obecnemu rządowi, to obejmować jakąś rolę w pisie. Natomiast to się odbiera Role w Rolę w pis czy oddzielny ruch, myśli pani? Nie, tego nie wiem. Czy biorąc pod uwagę różne zagrożenia dla pisu, chociażby związane z tym, że wykorzystali pieniądze publiczne do prowadzenia kampanii wyborczej i nie ma w decyzji PKW dotyczącej przyznania im na razie pieniędzy, no to może być różnie, czy to ma być nowy ruch, czy to ma być w ramach PiSu. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że zwycięża myślenie partyjne, indywidualne, a nie myślenie o dobrze ogółu. A myśli pani, że jest jakiś kryzys przywództwa w pis -ie? tak jak mówi senator Marek Pęk? Mamy tutaj różne ruchy odśrodkowe, Jan Krzysztof Ardanowski, który mówi o to politycy, i tak dalej i tak dalej. Dopóki to mówili politycy koalicji 15 października, to no można było mówić, że mówimy stronniczo. Ale w tej chwili już mamy jednoznaczne opinie wewnątrz samego obozu PiS, że jest kryzys przywództwa. Zresztą ile razy słuchamy pana prezesa, czy tam nagranego na schodach, czy przemawiającego na którejś z uroczystości, to mamy wrażenie, że już coraz mniej wie o czym mówi. PiS szuka kandydata na prezydenta. No i na listę sądowanych kandydatów na kandydata wskoczył ostatnio wojewoda. Były wojewoda, a dzisiaj poseł Zbigniew Bogucki. Jak pani ocenia tego kandydata? Trudny byłby do pokonania przez Rafała Trzaskowskiego? Mogłabym go ocenić, gdybym go znała. Cały problem polega na tym, że ci kolejni kandydaci PiSu na prezydenta to są coraz bardziej, coraz mniej znane osoby, coraz bardziej no, no y. Ja rozumiem, że pan prezes chciał powtórzyć numer z Andrzejem Dudą, ale na Andrzej Duda, w międzyczasie był wcześniej posłem, europosłem, współpracował z prezydentem Lechem Kaczyńskim. W związku z tym to jednak był człowiek, który jakoś e, jego nazwisko w pewnym stopniu funkcjonowało na tym rynku. Ale politycznym. Może, o to chodzi, może o to chodzi? Przecież Zbigniew Bogucki nie ma jakiegoś bagażu politycznego i nie ma też obciążenia ma politycznego. Bagażu. Więc teraz dla was byłoby to trudniejsze, żeby zacząć go krytykować. Bo tak naprawdę, skoro pani go nie zna, no to nie ma za co krytykować. A na ja Rafała rozumiem, Trzaskowskiego, ale też każdego z innych ja, kandydatów rozumiem, znalazłyby się. Poza gdzie pan kwestii. co, myślimy o kimś, kto w przyszłości ma być prezydentem. I szczerze mówiąc doświadczenie na przykład Rafała Trzaskowskiego, ale i w zarządzaniu Warszawą, i wcześniej na funkcjach ministerialnych, Wojewódzio i wcześniej, w, ma doświadczenie i wcześniej w, w Europarlamencie powoduje, że ja wiem, że to jest człowiek, który na przykład świetnie reprezentowałby nas za granicą. Również znajomość języków, która jest nie, nie, jakby nie największym koniecznością, ale jest nie bez znaczenia, a tu akurat Rafał Trzaskowski jest poliglotą w związku z tym, ja bym jednak chciała myśleć o wyborze kandydata na prezydenta jako kogoś, kto potem będzie dobrze reprezentował Polskę i dobrze będzie współpracował z rządem, i dlatego na pewno Rafał Trzaskowski. Natomiast pan Bogucki, ja o nim nic nie wiem tak naprawdę. Dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do Pani kompetencji, do kompetencji ministerialnych. Wyjaśnijmy tę kwestię raz na zawsze. Chciałbym wrócić do Pani rozmowy w Radiu Z. Czy chcecie sankcjonować wyjazdy na wakacje w ciągu roku szkolnego? To jest zabawne, bo ja podałam jakiś przykład z innego kraju i ktoś potraktował to za nasze plany. Myślę, no stało się czasami... to wiralem. Dużo, tak, dużo tak, ludzi tak, o tym tak. mówiło ja myślę, że to na Twittera to i tak dalej. I mówimy bardzo jasno, że analizujemy, e, ponieważ zgłaszają nam to zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół, jak i sama młodzież. Skąd się wzięła cała, cała rozmowa? Ponieważ też myślę, że ku naszemu zaskoczeniu, na to zwracali na spotkanie na tym okrągłym stole w Białym Stoku młodzi ludzie. Dziewczyna, która zwraca uwagę, że to jest jakaś nieprawidłowość, że ona widzi, że ktoś z jej kolegów na dwa tygodnie nagle wyjeżdża, a potem no, jest taka. Ciekawe, jak co nie koledzy mówią właśnie teraz o tej dziewczynie. No, tego nie ja, wiem. Mówię, mówię w tym kontekście, że to jest zapewne zdanie pewnego rodzaju prymusów, myślę, że nie wszyscy, nie można tego traktować jako stanowiska dobrze, całej młodzieży. Ja myślę, że bardzo ważne jest bardzo jasno. W tej chwili nie toczą się żadne pra prace legislacyjne zmieniające cokolwiek. Jest obowiązujące prawo, ta w takim kształcie, w którym obowiązuje, a na pewno to, co podawamy. Jako przykład, co jest rozwiązanie w innych krajach, nie było nigdy w naszym, naszym planem. Natomiast ja myślę, że ważne jest, żebyśmy rozmawiali poważnie o tym, jakie są wyzwania szkoły. My jesteśmy przygotowujemy się do dużej reformy, która ma wejść w, do polskich szkół w 2026 roku, i to jest w tej chwili naszym priorytetem. Co przewiduje konkretnie ta reforma? To są duże zmiany programowe, to są duże zmiany dotyczące zarówno ramowych planów nauczania, jak i przede wszystkim podstaw programowych. One są w tej chwili konstruowane. Zaczynamy od czegoś, co zawsze powinno nam być tym początkiem drogi, czyli od profilu absolwenta. Czyli w tej chwili wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych, placówką, która jest współpracująca z Ministerstwem Edukacji Narodowej Badawcza, pracujemy nad tym, jaki powinien być absolwent polskiej szkoły, który... Zacznie jakiś etap swojej edukacji w 26, 27. Jaki roku? powinien być absolwent? No, przede wszystkim oprócz wiedzy i umiejętności, bo w tej chwili mówi się, że ta polska szkoła jest bardzo skoncentrowana na wiedzy, trochę na umiejętnościach. A on powinien jeszcze mieć wiedzę, umiejętności, kompetencje. Te kompetencje, które nas odróżniają, można powiedzieć, od sztucznej inteligencji. Świat się zmienia. Już w tej chwili coraz więcej pracy może za nas zrobić sztuczna inteligencja. Może też być o, przed takim. Narzędziem do tego, żeby produkować fake newsy, W związku z tym młody człowiek potrafi powinien nie tylko mieć empatię, umiejętność współpracy z innymi ludźmi, czyli pracy w grupie, ale powinien mieć na przykład dużą zdolność krytycznego myślenia, czyli rozróżniania tego, co jest prawdą, co jest fałszem. Powinien mieć umiejętności programowania dzięki sztucznej inteligencji zadań, które. Przecież w tej chwili nawet informatyków zastępuje sztuczna inteligencja. W związku z tym. Musimy kształcić ludzi pod potrzeby przyszłego rynku pracy, pod potrzeby przyszłego świata. I taki absolwent kończy sobie szkołę, zaczynają się wakacje, i na moment jeszcze muszę wrócić do tego Ależ tematu, o którym bardzo. rozmawialiśmy. Czy na przykład rozwiązanie norweskie? Tam mój nieoceniony wydawca, który siedzi za ścianą, sprawdził prawo w Norwegii i okazuje się, że w Norwegii, jeżeli uczeń opuści szkołę na więcej niż 14 dni, zostaje z niej wypisany. Czy my powinniśmy dążyć nie. w tę stronę? Znaczy... Bo ustaliliśmy, nie toczą się żadne nie. prace, ale chciałbym Pani zdanie Natomiast poznać na ten temat. Zawsze obowiązkiem ministerstwa jest to. Tak realnie rzecz biorąc, żeby analizować, jakie konkretne obecne rozwiązania prawne powodują um, skutki i żeby analizować również to, co nam mówią. Czyli my musimy zobaczyć, na ile na przykład dany problem jest dużym problemem, e, zrobić e, większe. E, no i na spotkaniach takie w ramach dyskusji, w ramach różnych badań, analizy dotyczące tego, jak realizowany jest w Polsce obowiązek szkolny i słuchamy. Ja muszę powiedzieć, że jeden dobry skutek tego, co ja powiedziałam w Radiu Z był że odbieramy teraz dużo więcej sygnałów, więc patrzymy też, się przeprowadza sondaże i dużo więcej sygnałów, więc też obserwujemy, jakie jest zdanie rodziców, jakie jest zdanie nauczycieli. W dużo większym stopniu mamy szansę, że ten temat też zostanie potraktowany poważniej przez na przykład rodziców. To domykając ten temat, co jeśli pracodawca nie zezwala pracownikowi na urlop w trakcie wakacji? Ja sam pracowałem w takiej firmie, znam ludzi, którzy nadal pracują w takich firmach, no to wtedy zostaje nam Czerwiec, wrzesień, inne miesiące. Czy wtedy nie można zabrać dziecka z przedszkola, ze szkoły, za usprawiedliwieniem, za porozumieniem z nauczycielem, mając w perspektywie to, że to dziecko będzie musiało nadrobić zaległości i pojechać w wakacje w innym miesiącu niż lipiec? Na i pewno sierpień. faktem jest, że wtedy bardzo silnie rodzic musi zdawać sobie sprawę, że jego odpowiedzialnością jest to, żeby dziecko nadrobiło zaległości. Pani ministro, kwestia matur. Od przyszłego roku próg 30% w rozszerzeniu. Jak wygląda tutaj kwestia, jeśli chodzi Obecnie, o możliwość systemie, zdania matury? Obecnie w systemie, jeżeli. Ktoś przeczyta Prawo Oświatowe, to jest dość jednoznacznie napisane, że właśnie od przyszłego roku, czyli od sesji egzaminacyjnej w maju 25 roku, wchodzi zasada, że trzeba zdać jeden przedmiot na rozszerzeniu przynajmniej na 30%. Natomiast jest już w wykazie prac legislacyjnych rządu ustawa przygotowana przez nas, decyzja, żeby. Ten, to rozwiązanie, które dotychczas było takie, że tak powiem, odwleczenie tego jeszcze na dwa lata, odłożyć, dlatego, że musimy zanalizować, na ile to jest w ogóle potrzebne. To, ten, ten, ta decyzja o tym, że jeden z egzaminów na rozszerzeniu ma być na 30%. Dlatego, że trzeba się zastanowić, czemu służy w ogóle matura. Matura jest końcem pewnego etapu edukacyjnego, tak jakbyśmy mówili, że zamykamy go, no i jednocześnie ma być przepustką na studia. I teraz mamy list kraspu, czyli konferencji rektorów uczelni, który mówi bardzo jednoznacznie, że My nie potrzebujemy tego, żeby był ten obowiązek 30% na rozszerzeniu, bo my i tak przyjmujemy naszych studentów na podstawie wyników z rozszerzenia i my wolimy, żeby to był trudny egzamin, który rzeczywiście rozróżnia ich i na przykład, żebyśmy mogli przyjąć na medycynę najlepszych z tej umownej biologii, chemii, fizyki, bo to różnie jest na różnych medycynach, czy na prawo tego najlepszego z historii i geografii. Jeżeli będzie obowiązek tych 30%, to będzie też taka pokusa, żeby nie mieć jakiejś tak zwanej rzezi niewiniątek, to żeby że będzie pokusa o to, żeby ten egzamin był prostszy. A przecież nie o to chodzi przy momencie rekrutacji na studia. W związku z tym trwają w tej chwili już prace legislacyjne, w tym znaczeniu, że ustawa jest przygotowana, w jakiś tam, w, no takich między, międzydepartamentowych i potem pracuje nad tym departament prawny. I myślę, że jesienią będziemy, w Sejmie będzie ustawa, która będzie przedłużać na kolejne dwa lata szkolne to rozwiązanie, które uchyla jeszcze konieczność zdania na te 30%. A co po tych dwóch latach? Myślę, że to będzie właśnie jedno z tych zadań IBE, które będzie miało odpowiedzieć na pytanie wraz z profilem absolwenta, jak powinien wyglądać egzamin naturalny.